Pewnego popołudnia Anna, starając się uporządkować domowe dokumenty, otworzyła szufladę w biurku swojego męża, Michała. Szukała dokumentów podatkowych, które miały być tam schowane. Przeglądała stosy papierów, rachunków i umów, gdy jej oczy natknęły się na białą kopertę z logo linii lotniczej. Co to może być? Pomyślała, biorąc kopertę do ręki. Otworzyła ją ostrożnie i wyjęła zawartość. W środku znajdowały się dwa bilety lotnicze do Paryża na przyszły tydzień. Jej serce zaczęło bić szybciej, a w głowie pojawił się mętlik myśli. Przez chwilę nie wiedziała, co o tym myśleć. Próbowała zrozumieć, co to znaczy. Anna usiadła na krześle przy biurku, wpatrując się w bilety. Paryż był ich wspólnym marzeniem, miejscem, do którego oboje chcieli kiedyś pojechać. Myśl, że Michał mógłby zorganizować taką niespodziankę, była ekscytująca. To musi być dla nas, powiedziała na głos, próbując uspokoić swoje nerwy. Michał chciał mi zrobić niespodziankę. Jednak wątpliwości szybko zaczęły narastać. Dlaczego Michał nic nie powiedział? Czy mógłby zaplanować taki wyjazd i trzymać to w tajemnicy? Anna zaczęła zastanawiać się, czy powinna z nim o tym porozmawiać, ale coś ją powstrzymało. Nie mogę zepsuć niespodzianki, jeśli rzeczywiście taką planuję, pomyślała. Postanowiła więc udawać, że nic nie wie i czekać na rozwój wydarzeń. Każdego dnia, który mijał od odkrycia biletów, Anna czuła się coraz bardziej rozdarta. Z jednej strony chciała wierzyć, że Michał planuje coś wyjątkowego dla nich obojga, z drugiej strony czuła rosnący niepokój. Michał zachowywał się zupełnie normalnie, jakby nic się nie działo. Nie było żadnych znaków, żadnych wskazówek, że szykuje się do wyjazdu. Wieczorami, gdy siedzieli razem przy kolacji, Anna starała się wyczytać coś z twarzy męża. Jego zachowanie było jednak niezmiennie spokojne i nic nie sugerowało, że kryje jakąś tajemnicę. Michał, ostatnio zauważyłam, że jesteś taki zajęty. Czy coś cię martwi? Zapytała go pewnego wieczoru. Nie, kochanie, wszystko w porządku. W pracy jest trochę więcej roboty, ale nic, czym musiałabyś się martwić, odpowiedział z uśmiechem. Anna uśmiechnęła się do niego, starając się ukryć swoje wątpliwości. Nie mogła przestać myśleć o biletach i o tym, dlaczego Michał nic nie mówi. Każdego ranka Anna budziła się z nadzieją, że tego dnia Michał powie jej o niespodziance. Jednak dni mijały, a on nadal milczał. Anna starała się zachować spokój, ale w jej głowie narastały wątpliwości. Czy Michał mógłby planować wyjazd z kimś innym? Myśl ta była bolesna i trudna do zaakceptowania. Anna postanowiła podzielić się swoimi obawami z najbliższymi przyjaciółkami. Spotkała się z nimi na kawie w ich ulubionej kawiarni. Dziewczyny, mam coś, co mnie dręczy, zaczęła, kiedy już usiadły przy stoliku. Znalazłam dwa bilety do Paryża w rzeczach Michała. Nie powiedział mi o nich ani słowa. Kasia i Monika spojrzały na siebie z zaskoczeniem. Może planuję dla ciebie niespodziankę? Zasugerowała Kasia. To by było wspaniałe, odpowiedziała Anna. Ale dlaczego nadal nic nie mówi? Wyjazd jest już za kilka dni. A może powinnaś go zapytać wprost? Zaproponowała Monika. Czasem faceci myślą, że są bardziej tajemniczy, niż są w rzeczywistości. Anna westchnęła. Wiedziała, że pytanie Michała wprost mogłoby zrujnować niespodziankę, jeśli rzeczywiście taką planował. Postanowiła więc nadal czekać, choć z każdym dniem było to coraz trudniejsze. Anna postanowiła mimo wszystko przygotować się do wyjazdu. Wzięła urlop w pracy na tydzień, mówiąc szefowi, że planuje spędzić trochę czasu z rodziną. Przepakowała walizkę, przygotowując się na różne ewentualności. W międzyczasie starała się obserwować Michała. Każde jego działanie, każdy gest były przez nią analizowane. Michał jednak nie zdradzał żadnych wskazówek. Wieczorami nadal rozmawiali o codziennych sprawach, planach na przyszłość, ale ani słowem nie wspomniał o Paryżu. Wieczorami, kiedy Michał zasypiał, Anna leżała obok niego, patrząc w sufit. W jej głowie kłębiły się myśli. Co jeśli to nie jest niespodzianka dla mnie? Co jeśli Michał ma kogoś innego? Myśli te były jak trucizna, powoli zatruwając jej spokój. Próbowała odgonić te myśli, przypominając sobie wszystkie piękne chwile, które spędzili razem. Ich ślub, podróż poślubną, wspólne wakacje. Michał zawsze był dla niej dobry, zawsze troskliwy.
ale teraz coś się zmieniło. Coś, czego nie potrafiła zrozumieć. Nadszedł dzień wyjazdu. Anna obudziła się wcześnie rano, czując ciężar w piersi. Michał jak zwykle wyszedł do pracy, nic nie wspominając o Paryżu. Anna czuła, że musi coś zrobić. Nie mogła dłużej czekać. Spakowała walizkę, sprawdzając kilka razy, czy wszystko ma. Dokumenty, ubrania, bilety, wszystko było na swoim miejscu. Czuła się, jakby była w transie. Każdy jej ruch był mechaniczny, pozbawiony emocji. Muszę się dowiedzieć, co się dzieje, powtarzała sobie, próbując uspokoić swoje nerwy. Podczas jazdy na lotnisko, Anna czuła się, jakby była w koszmarze. Droga dłużyła się niemiłosiernie, a każda mijana minuta była dla niej torturą. Próbowała sobie wyobrazić różne scenariusze, co mogło się wydarzyć. Kiedy dotarła na miejsce, tłum ludzi na lotnisku tylko zwiększał jej niepokój. Czuła się zagubiona, nie wiedziała, gdzie szukać Michała. Ale wiedziała jedno, musiała go znaleźć. Anna przeszukiwała wzrokiem tłum, szukając znajomej twarzy. Przeszła przez halę odlotów, zaglądając do każdego zakątka. W końcu, po kilku minutach, zobaczyła Michała. Stał przy kasie odprawy. Ale nie był sam. Obok niego stała Marta, jej siostra. Śmiali się i rozmawiali. Wyglądali na szczęśliwych i beztroskich. Anna poczuła, jakby ktoś wbił jej nóż prosto w serce. Wszystko, co miała, legło w gruzach. Anna zbliżyła się do nich powoli, jej serce biło jak oszalałe. Każdy krok był dla niej torturą. W końcu stanęła tuż przed nimi. Co tu się dzieje? Zapytała, starając się zachować spokój. Michał i Marta spojrzeli na nią, ich twarze zbielały. Anna, zaczął Michał, ale nie wiedział, co opowiedzieć. Jak mogliście mi to zrobić? Wykrzyczała Anna. Ty, Michał, mój mąż, i ty, Marta, moja własna siostra. Jak mogliście? Marta próbowała coś powiedzieć, ale Anna już jej nie słuchała. Wszystko, co miało dla niej znaczenie, zostało zniszczone. Jej świat legł w gruzach. Anna odwróciła się i odeszła, nie oglądając się za siebie. W jej głowie kłębiły się myśli o zdradzie, bólu i upokorzeniu. Wiedziała jedno, musiała się zemścić. Michał i Marta musieli zapłacić za to, co jej zrobili. Zniszczę wasze życie tak, jak wy zniszczyliście moje, przysięgła sobie Anna, opuszczając lotnisko. Wróciła do domu, gotowa do walki. W jej sercu tliła się tylko jedna myśl: zemsta. Anna, idąc przez zatłoczone lotnisko, czuła, jakby cały świat zwalił jej się na głowę. Nie mogła zrozumieć, jak mogło dojść do takiej zdrady. Każdy krok, który stawiała, był cięższy od poprzedniego. W jej głowie kłębiły się wspomnienia wspólnie spędzonych chwil z Michałem i Martą. Zdrada była zbyt bolesna, zbyt niewiarygodna. Kiedy w końcu dotarła do wyjścia z lotniska, Anna poczuła, że jej nogi nie wytrzymują. Usiadła na ławce na zewnątrz, próbując uspokoić oddech. Myśli krążyły wokół jednego pytania: dlaczego? Jak mogła nie zauważyć, że coś jest nie tak? Przecież znała Michała i Martę od lat. Anna sięgnęła po telefon i wybrała numer Kasi. Potrzebowała teraz wsparcia jak nigdy dotąd. Kasia, muszę z tobą porozmawiać, powiedziała, próbując opanować drżenie w głosie. Anna, co się stało? Brzmisz, jakbyś była w szoku, odpowiedziała Kasia, wyczuwając coś niepokojącego. To Michał i Marta, oni, Anna nie mogła dokończyć zdania, znowu zaczęła płakać. Gdzie jesteś? Przyjadę po ciebie, powiedziała Kasia stanowczo. Kasia przyjechała po Annę na lotnisko i od razu zabrała ją do samochodu. W drodze do domu Anna opowiedziała wszystko, co się stało. Kasia była w szoku, ale starała się zachować spokój, aby wesprzeć przyjaciółkę. Musisz być silna, Anna. Nie pozwól, żeby oni cię złamali, mówiła Kasia, trzymając Annę za rękę. Nie wiem, co teraz zrobić. Jak mogę dalej żyć po tym wszystkim? Odpowiedziała Anna zrozpaczona. Wieczorem, po powrocie do domu, Anna usiadła na kanapie z filiżanką herbaty, którą przygotowała jej Kasia. W myślach wracała do momentu, kiedy zobaczyła Michała i Martę razem. To było jak koszmar, z którego nie mogła się obudzić. Muszę coś zrobić.
Nie mogę tak po prostu siedzieć i nic nie robić, powiedziała do siebie, zaciskając pięści. Anna wiedziała, że nie może pozwolić, aby zdrada Michała i Marty pozostała bez konsekwencji. Postanowiła stawić im czoła. Następnego dnia umówiła się z Michałem na spotkanie w kawiarni, gdzie często razem chodzili. Michał, musimy porozmawiać. Spotkajmy się dziś po pracy, napisała w SMS-ie. Michał przyszedł punktualnie, jak zawsze. Usiadł przy stoliku naprzeciwko Anny, starając się unikać jej spojrzenia. Co się dzieje, Anna? Dlaczego chciałaś się spotkać? Zapytał, udając, że nie wie, o co chodzi. Co się dzieje? Naprawdę chcesz udawać, że nic się nie stało? Odpowiedziała Anna, patrząc mu prosto w oczy. Michał zamilkł, widząc determinację w jej spojrzeniu. Widziałam was. Ciebie i Martę. Na lotnisku, powiedziała Anna, a jej głos drżał z wściekłości. Michał próbował się bronić. To nie tak, jak myślisz. Marta miała problem i poprosiła mnie o pomoc. To tylko przypadek, że byliśmy razem na lotnisku, mówił, ale Anna nie dawała się nabrać. Nie kłam mi prosto w oczy. Jak długo to trwa? Zapytała, jej głos stawał się coraz bardziej ostry. Michał spuścił wzrok. Wiedział, że nie ma sensu dalej kłamać. Od kilku miesięcy, przyznał cicho. Anna poczuła, jakby jej serce pękło na tysiąc kawałków. Wybuchła. Kilka miesięcy? Jak mogłeś to zrobić? Jak mogłeś zdradzić mnie z moją własną siostrą? Krzyczała, łzy płynęły jej po policzkach. Anna, przepraszam. To było głupie, nigdy nie chciałem cię zranić, mówił Michał, ale jego słowa nie miały już żadnego znaczenia. Nigdy nie chciałeś mnie zranić? Zdradziłeś mnie z Martą, Michał. To najgorsza rzecz, jaką mogłeś zrobić, odpowiedziała Anna, wstając z krzesła. Anna odwróciła się i wyszła z kawiarni, zostawiając Michała samego. Czuła, że musi oddychać świeżym powietrzem, uciec od niego jak najdalej. Nie chcę was więcej widzieć, powiedziała, zanim drzwi zamknęły się za nią. Anna wróciła do domu, czując, jak gniew i ból mieszają się w jej wnętrzu. Zdrada Michała i Marty była jak otwarta rana, która nie chciała się zagoić. Każda myśl o nich powodowała, że jej serce biło szybciej, a wściekłość narastała. Kasia, widząc stan Anny, postanowiła spędzić z nią trochę czasu, aby ją wesprzeć. Anna, musisz coś z tym zrobić. Nie możesz pozwolić, aby oni cię zniszczyli, powiedziała, podając jej filiżankę gorącej herbaty. Ale co mam zrobić? Zdradzili mnie, a ja nie wiem, jak dalej żyć, odpowiedziała Anna, łamiąc się. Musisz myśleć o sobie. Znajdź sposób, aby się zemścić, jeśli to ci pomoże. Ale przede wszystkim zadbaj o siebie, doradziła Kasia. Anna postanowiła, że nie pozwoli, aby zdrada Michała i Marty pozostała bez konsekwencji. Przysięgła sobie, że zniszczy ich życie tak, jak oni zniszczyli jej. Rozpoczęła od zebrania informacji na temat życia Michała i Marty. Wiedziała, że musi działać precyzyjnie i skutecznie. Każdego dnia Anna pracowała nad swoim planem. Przeglądała ich konta w mediach społecznościowych, rozmawiała z ich znajomymi i szukała słabych punktów. Zbierała dowody zdrady, które mogłyby zaszkodzić Michałowi w pracy i Marty w jej życiu towarzyskim. Anna zaczęła od złożenia wniosku o rozwód. Wiedziała, że to będzie pierwszy krok w jej zemście. Potem skontaktowała się z kilkoma wpływowymi znajomymi, aby pomogli jej ujawnić zdradę Michała i Marty w ich środowiskach zawodowych. Nie pozwolę, aby to, co mi zrobili, uszło im na sucho, przysięgła sobie Anna, pisząc listy i e-maile, które miały zniszczyć ich reputację. Każdego wieczoru, kiedy wracała do domu, Anna czuła, jak narasta w niej wściekłość. Zdrada Michała i Marty była jak rana, która nie chciała się zagoić. Myśli o zemście dodawały jej siły, ale również pochłaniały jej całe życie. Zniszczę was. Zniszczę wasze życie tak, jak wy zniszczyliście moje, powtarzała sobie, patrząc w lustro. Anna wiedziała, że musi być silna. Musiała dokończyć to, co zaczęła, aby odzyskać swoje życie i spokój ducha. Zdrada Michała i Marty była dla niej końcem pewnego etapu, ale również początkiem nowej drogi. Drogi pełnej bólu, ale i determinacji, aby odzyskać siebie. Anna wróciła do domu z determinacją, by nie dać się złamać.
Znalazła spokój w rutynowych czynnościach, które kiedyś wydawały się nudne. Każdy poranek zaczynała od filiżanki kawy, wpatrując się przez okno na ogród. Jednak teraz wszystko miało inny smak, inne barwy. Pewnego dnia, podczas porannej kawy, Anna zauważyła swoją sąsiadkę, panią Kowalską, która pielęgnowała kwiaty w ogrodzie. Anna postanowiła do niej podejść, szukając chwilowej odskoczni od swoich myśli. Dzień dobry, pani Kowalska, zaczęła Anna z wymuszonym uśmiechem. Dzień dobry, Anno. Jak się masz? Dawno cię nie widziałam, odpowiedziała sąsiadka. Cóż, sporo się działo ostatnio, Anna westchnęła. Pani Kowalska spojrzała na nią badawczo, wyczuwając, że coś jest nie tak. Chcesz porozmawiać? Zapytała. Anna poczuła, że to może być dobra okazja, aby wyrzucić z siebie część swojego bólu. Opowiedziała sąsiadce o zdradzie Michała i Marty. Pani Kowalska słuchała jej uważnie, a potem przytuliła ją, jak matka przytula swoje dziecko. Musisz być silna, Anno. Wiem, że teraz to trudne, ale czas leczy rany, powiedziała z ciepłym uśmiechem. Anna wróciła do domu z nową energią. Postanowiła zacząć myśleć o swojej przyszłości. Wiedziała, że musi coś zmienić, aby zbudować swoje życie na nowo. Zaczęła przeglądać oferty pracy, zastanawiając się nad nowymi możliwościami. Anna przypomniała sobie, że kiedyś uwielbiała malować. W kącie pokoju, w którym rzadko bywała, stała sztaluga i kilka farb. Postanowiła wrócić do swojej pasji. Wieczorami, zamiast rozmyślać o zdradzie, zaczęła malować. Każdy ruch pędzla przynosił jej ulgę i spokój. Anna wiedziała, że musi zebrać jak najwięcej dowodów na zdradę Michała i Marty. Zaczęła przeglądać ich konta w mediach społecznościowych, szukając jakichkolwiek wskazówek. Znalazła zdjęcia, wiadomości i komentarze, które potwierdzały jej podejrzenia. Skontaktowała się również z prawnikiem, aby dowiedzieć się, jakie kroki może podjąć. Spotkanie odbyło się w małym biurze na obrzeżach miasta. Prawnik, pan Januszewski, był doświadczonym specjalistą w sprawach rozwodowych. Pani Anno, jeśli to, co pani mówi, jest prawdą, mamy solidne podstawy do złożenia pozwu rozwodowego z orzeczeniem o winie, powiedział, przeglądając dokumenty, które Anna przyniosła. Chcę, aby Michał i Marta ponieśli konsekwencje swoich czynów, odpowiedziała Anna stanowczo. Prawnik zapewnił ją, że zrobi wszystko, co w jego mocy, aby jej pomóc. Zaczęli przygotowywać pozew rozwodowy, zbierając wszystkie dowody, które mogłyby zaszkodzić Michałowi w procesie. Anna zaczęła kontaktować się z ich wspólnymi znajomymi, subtelnie ujawniając zdradę Michała i Marty. Wiedziała, że plotki szybko się rozchodzą, a ona chciała, aby prawda wyszła na jaw. Rozmowy te były trudne, ale Anna czuła, że musi to zrobić, aby odzyskać swoje życie. Czy słyszałaś, co się stało między Michałem a Martą? Zapytała podczas spotkania z dawną koleżanką z pracy. Nie, co takiego? Odpowiedziała z zainteresowaniem koleżanka. Zdradzili mnie. Michał miał romans z moją siostrą, powiedziała Anna, starając się nie zdradzić bólu w swoim głosie. Anna złożyła wniosek o rozwód, czując ulgę, że pierwszy krok został zrobiony. Wiedziała, że to dopiero początek, ale była zdeterminowana, aby doprowadzić sprawę do końca. Następnym krokiem było poinformowanie rodziny. Anna wiedziała, że to będzie trudne, zwłaszcza dla jej rodziców, którzy bardzo kochali Michała. Postanowiła zrobić to osobiście. Pojechała do rodzinnego domu, gdzie jej rodzice spędzali spokojne dni na emeryturze. Mamo, tato, muszę wam coś powiedzieć, zaczęła, kiedy usiedli przy stole w kuchni. Rodzice spojrzeli na nią zaniepokojeni. Co się stało, kochanie? Zapytała matka. Michał mnie zdradził. Z Martą, powiedziała, czując, jak łzy napływają jej do oczu. Matka Anny zaniemówiła, a ojciec spojrzał na nią z szokiem. Jak to możliwe? Michał i Marta? Przecież to niemożliwe! Wykrzyknęła matka. To prawda. Widziałam ich razem na lotnisku. Michał przyznał się, że romans trwa od kilku miesięcy, odpowiedziała Anna, próbując zachować spokój. Rodzice Anny byli zdruzgotani. Zawsze uważali Michała za idealnego zięcia, a Marta była ich ukochaną córką. Zdrada była dla nich ogromnym szokiem. Musimy to przemyśleć, Anno.
To straszne, co się stało, powiedział ojciec, próbując znaleźć odpowiednie słowa. Wiem, tato. Ale muszę to przetrwać. Muszę coś z tym zrobić, odpowiedziała Anna, czując, że ich wsparcie jest dla niej bardzo ważne. Anna zaczęła realizować swój plan zemsty. Wiedziała, że musi działać szybko i precyzyjnie. Zaczęła od rozmów z wpływowymi znajomymi Michała, aby upewnić się, że jego romans wyjdzie na jaw w pracy. Wysłała anonimowe listy i e-maile, zawierające dowody zdrady. Po rozmowie z szefem, Michał poczuł, że grunt usuwa mu się spod nóg. Do tej pory był uważany za wzorowego pracownika, ale teraz jego reputacja została zniszczona. Plotki o jego romansie z Martą rozprzestrzeniały się w firmie jak pożar. Widzieliście, co się stało z Michałem? Słyszałem, że ma romans z siostrą swojej żony. Mówił jeden z pracowników w kantynie. To prawdziwy skandal. Ciekawe, jak długo jeszcze tu popracuje, odpowiedziała jego koleżanka. Michał zaczął odczuwać, że jest izolowany. Koledzy z pracy przestali go zapraszać na wspólne spotkania, a niektórzy unikali go na korytarzach. Jednym z największych ciosem było wezwanie na kolejne spotkanie z zarządem firmy. Tym razem była to formalna rozmowa dotycząca jego dalszego zatrudnienia. Michał, po dokładnym przeanalizowaniu sytuacji, musimy podjąć drastyczne kroki. Twoje działania wpłynęły negatywnie na wizerunek firmy. Nie możemy pozwolić sobie na taki skandal, mówił prezes, patrząc mu prosto w oczy. Proszę, dajcie mi szansę. To był błąd, którego żałuję, próbował się bronić Michał, ale widział, że jego słowa nie robią wrażenia. Decyzja była nieodwołalna. Michał stracił pracę. Wyszedł z biura z poczuciem totalnej klęski. Wszystko, co budował przez lata, rozpadło się w ciągu kilku dni. Bez pracy Michał szybko zaczął odczuwać finansowe trudności. Oszczędności topniały, a zobowiązania finansowe rosły. Zaczęły napływać listy z banku, przypominające o niespłaconych kredytach. Michał próbował znaleźć nową pracę, ale jego reputacja go wyprzedzała. Żaden poważny pracodawca nie chciał go zatrudnić. Michał próbował skontaktować się z Anną, ale ona nie chciała z nim rozmawiać. Jego życie osobiste i zawodowe było w ruinie. Czuł się samotny i bezradny, nie wiedząc, jak odbudować to, co stracił. Podczas gdy Michał zmagał się z konsekwencjami swoich czynów, Anna skupiła się na Marti. Wiedziała, że jej siostra również musi ponieść odpowiedzialność za swoje działania. Marta pracowała jako nauczycielka w renomowanej szkole, gdzie była szanowana przez uczniów i kolegów z pracy. Anna zaczęła działać subtelnie, wysyłając anonimowe listy do dyrekcji szkoły, ujawniające romans Marty z Michałem. Zawierały one dowody, które zebrała, w tym zdjęcia i wiadomości. Wkrótce dyrektor szkoły wezwał Martę na rozmowę. Marto, otrzymaliśmy niepokojące informacje na temat twojego życia osobistego. Czy to prawda, że masz romans z Michałem, mężem twojej siostry? Zapytał dyrektor, pokazując jej dowody. Marta była zszokowana i przerażona. Wiedziała, że te informacje mogą zrujnować jej karierę. To nie jest tak, jak to wygląda. To był błąd, który żałuje, próbowała się bronić, ale dyrektor nie był przekonany. Dyrekcja szkoły nie mogła pozwolić, aby skandal wpływał na jej reputację. Marta została zawieszona, a potem zwolniona z pracy. Straciła nie tylko swoją pozycję zawodową, ale i szacunek kolegów z pracy. Wieści o romansie Marty rozeszły się szybko w jej środowisku. Przyjaciele i znajomi zaczęli się od niej odwracać. Na ulicy czuła, jak ludzie ją obserwują i szepczą za jej plecami. To ta, co miała romans z mężem swojej siostry, słyszała niejednokrotnie. Marta czuła się coraz bardziej samotna i izolowana. Każdego dnia zmagała się z poczuciem winy i wstydu, wiedząc, że jej czyny zniszczyły nie tylko jej życie, ale także życie jej siostry. Anna obserwowała upadek Michała i Marty zmieszanymi uczuciami. Z jednej strony czuła satysfakcję, że sprawiedliwość została wymierzona, z drugiej strony wiedziała, że musi teraz skupić się na własnym życiu i przyszłości. Postanowiła zacząć od nowa, z czystym kątem. Anna znalazła nową pracę w agencji reklamowej. Zaczęła jako asystentka, ale szybko awansowała dzięki swoim umiejętnościom i determinacji. Nowa praca przyniosła jej nie tylko stabilność finansową, ale także poczucie własnej wartości i spełnienia. Wieczorami Anna kontynuowała malowanie.
Jej obrazy stały się bardziej intensywne i pełne emocji. Wkrótce zyskała zainteresowanie lokalnych galerii. Jej prace zaczęły się sprzedawać, a ona sama zaczęła być znana jako utalentowana artystka. Anna zaczęła nawiązywać nowe znajomości. Otworzyła się na ludzi, którzy przynieśli jej wsparcie i radość. Zaczęła wychodzić na spotkania towarzyskie, uczęszczać na warsztaty artystyczne i uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych. Podczas jednej z wystaw Anna spotkała Piotra, swoją dawną miłość ze studiów. Rozmawiali długo, wspominając stare czasy i dzieląc się swoimi doświadczeniami. Piotr był teraz rozwiedziony i również próbował na nowo ułożyć swoje życie. Nigdy nie zapomniałem o tobie, Anno. Cieszę się, że nasze drogi znów się spotkały, powiedział Piotr z uśmiechem. Anna poczuła, że jej serce znowu bije mocniej. Spotkanie z Piotrem było jak powiew świeżego powietrza, nadzieja na nowe, lepsze jutro. Proces rozwodowy zakończył się pomyślnie dla Anny. Sąd orzekł o winie Michała, co pozwoliło jej na uzyskanie korzystnych warunków finansowych i prawnych. Michał próbował walczyć, ale dowody były niepodważalne. Anna poczuła, że wreszcie może zamknąć ten bolesny rozdział swojego życia. Wiedziała, że przed nią jeszcze wiele wyzwań, ale była gotowa je podjąć. Znalazła w sobie siłę, aby iść naprzód, z podniesioną głową i sercem pełnym nadziei. Choć zemsta przyniosła jej satysfakcję, Anna zrozumiała, że najważniejsze jest to, aby znaleźć spokój i szczęście wewnętrzne. Zemsta była środkiem do celu, ale teraz mogła skupić się na budowaniu nowego życia. Pewnego wieczoru, siedząc w swoim nowym domu, Anna napisała w swoim dzienniku: przeszłam przez piekło, ale wyszłam z niego silniejsza. Zemsta przyniosła mi ulgę, ale to, co naprawdę mnie uzdrowiło, to praca nad sobą i znalezienie swojej drogi. Teraz wiem, że mogę przetrwać wszystko. Anna zamknęła dziennik z uśmiechem. Była gotowa na nowe wyzwania i na nowe życie, które teraz mogła budować na własnych warunkach.